Witajcie. Podjęliśmy z Jackiem Kochalwińskim wyzwanie, aby przez rok schudnąć 50 kg. Jacek 50, a ja 0. I chciałbym, ponieważ jestem żywieniowcem, dietetykiem, jest to moja pasja, jest to mój zawód, jest to moja wyuczona profesja. Chciałbym, abyśmy poruszyli się w nurcie, gdzie nie będziemy rezygnować z przyjemności życia, będziemy starać się jeść normalnie, jeść radośnie, a jednocześnie zaspokajać potrzeby fizjologiczne organizmu Jacka, aby zyskał zdrowie, bez rezygnowania z przyjemności życia. Więc zapraszam. Od czego zaczęła się cała historia? Siedziałem sobie w Warszawie na gali EFI i nagle usiadł do mnie Michał Górecki. Patrzę, super wygląda, promienieje radością, co się dzieje. Okazało się, że Michał schudł kilka kilogramów, no i tak się zgadaliśmy i dzięki temu wylądowałem na kanapie u Filipa Kowalczyka, który prowadzi Centrum Dietetyki. Michał mnie polecił. Jest takie powiedzenie, że pingwiny to są te jaskółki, które jadły po godzinie 18. Przyznam się szczerze, że trudno mi dzisiaj się z tym zgodzić, dlatego że jednym z głównych elementów zmiany stylu żywieniowego jest po prostu regularność. Ja tej regularności wcześniej całkowicie nie miałem. Wynika to z pewnego stylu życia, częstych podróży, jedzenia w hotelach, różnych dziwnych rzeczy, jedzenia w fast foodach, wszystko szybko, w biegu i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze były różnego rodzaju napoje wyskokowe typu energetyki i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym widzicie jaskółkę, która wygląda tak jak pingwin. Natomiast zmiana stylu żywienia polega przede wszystkim na tym, żeby regularnie jeść. I w zasadzie od tego można byłoby zacząć. Ja kiedy dowiedziałem się o tym, że mam cukrzycę, w zasadzie wyeliminowałem nieomalże z tygodnia na tydzień wszystko, co było związane z cukrem. Przestałem pić napoje gazowane, słodzone, przestałem słodzić kawę czy herbatę. No, starałem się ograniczyć w zasadzie słodycze do niezbędnego minimum. I rzeczywiście przez kilka miesięcy okazało się, że to zaczęło przynosić określony efekt, jeśli chodzi o spadek poziomu cukru. Natomiast niezupełnie przynosiło to efekt w wymiarze odchudzania, tak? Dlatego pojawiłem się w Centrum Dietetyki i dlatego zaordynowano mi program, który ma ten mój stan otyłości zmienić o 50 kg w dół w przeciągu roku. W całej zmianie stylu życia pomaga mi również system Eversense, ponieważ dzięki niemu mogę uzyskiwać informacje o tym, jaki mam poziom cukru w zależności od tego, co zjem. I to rzeczywiście się w doskonały sposób sprawdza. Pokazywałem kiedyś efekt kolacji z przyjaciółmi, efekt Rogala Marcińskiego, w którym udało mi się w wyjątkowo krótkim czasie przekroczyć 200. Jeśli chodzi o odżywianie i program minus 50, tutaj będę opowiadał o tym, co robi ze mną dr Filip Centrum Dietetyki i jakie pojawiają się przepisy, które przygotowuję wspólnie z Joanną. Do tego dochodzi również aktywność fizyczna. Recepta jest prosta. Znajdź te dyscypliny sportu, czy te aktywności, które po prostu lubisz. Ja lubię squasha, lubię morsowanie, lubię pływać, lubię koszykówkę, lubię na przykład jazdę konną, ale dopóki nie będę ważył 100 kilo, nie wsiądę na żadnego konia. Szkoda mi zwierzęcia po prostu. Dzielę się swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o walkę z cukrzycą i system Eversense na portalu nowocześnicukrzycy.pl. Zapraszam serdecznie.
Natomiast jeśli chodzi o moje wyzwanie pod tytułem minus 50, tutaj doktor Filip. Dziś jest 5 grudnia 2017 roku. Wynik minus 15. Czułem wasze wsparcie, dlatego na pewno się udało i na pewno się jeszcze uda więcej. Dziękuję wam bardzo za wasze kciuki do góry, za wasze gratulacje podjęcia tego wyzwania i przede wszystkim, że mi kibicujecie. Dziękuję Filipowi za to, że podjął wyzwanie pracy ze mną, bo to będzie naprawdę i jest naprawdę wyzwanie.